święty w kontekście dzienniczka nie jest rzeczą prostą. Trochę poszperałem. Okazuje się, że fraza Duch Święty pojawia się w dzienniczku siostry Faustyny 41 razy. Fraza Duch Boży pojawia się 9 razy, a z kolei imię Jezus pojawia się w dzienniczku ponad 1000 razy. Nie ukrywam, że nieco łatwiej jest przemyśleć taką wizję głoszenia w kontekście relacji z Jezusem, a nie w kontekście relacji z Duchem Świętym, ale myślę, że to ta proporcja pokazuje też kierunek dzisiejszego słowa i bardzo mocno też pojawia się ono w tym dzisiejszym słowie, które jest odczytywane. Bo co jest trzecim krokiem? Tego pierwszego dnia, kiedy mówiliśmy o tej relacji z Ojcem, to chcieliśmy dotknąć tych sytuacji, gdzie gdzieś w naszej historii zabrakło nam miłości, tego doświadczenia relacji, w której jesteśmy ważni, jesteśmy istotni, gdzie człowiek gdzieś się rozpada, bo nie ma tej podstawowej relacji rodzinnej. I prosiliśmy Boga, aby leczył tę historię. Drugiego dnia w tej relacji z Jezusem nawiązywaliśmy do kwestii grzechu, do kwestii swego rodzaju wypchnięcia Boga, zrezygnowania z obecności Jezusa w naszej codzienności, wyboru czegoś innego. I prosiliśmy, aby Bóg przebaczał nam nasz grzech, sytuacje, w których realizujemy własną wolę, przestrzeni, gdzie brak nam może przebaczenia. I wydaje się, że tym trzecim krokiem, otwarciem na działanie Ducha Świętego, miało być, że teraz idziemy i działamy. I jesteśmy wspaniałymi, cudownymi, niepowtarzalnymi chrześcijanami, którzy głoszą Ewangelię jak Jonasz i sprawiają, że tłumy się nawracają. A wydaje się, że kiedy patrzy się właśnie na tą proporcję, na tą dzisiejszą liturgię słowa, to kluczem nie jest działanie, ale kluczem jest pustka. Człowiek, który doświadcza przebaczenia grzechów, myślę, że to człowiek, który ma wejść w drogę, w której ma stawać się pusty, ubogi. Dlaczego? Matka Teresa, pisząc do kapłanów, powiedziała, że twoje tak Jezusowi to jest początek bycia czy stawania się pustym. Bo Bóg nie może napełnić czegoś, co jest pełne. Może napełnić tylko pustkę. Wydaje mi się, że ta dzisiejsza liturgia słowa pokazuje to, że ta droga bycia chrześcijaninem, bycia w relacji z Trójcą na wzór siostry Faustyny, na wzór Bożego Miłosierdzia, to jest ciągłe stawanie się pustym. I ta dzisiejsza liturgia co pokazuje? Że ci ludzie z Niniwy byli ubodzy, bo doświadczyli jednej rzeczy. Tylko i wyłącznie słowa. Jonasz nie przychodzi, nie czyni jakichś wielkich znaków, nie czyni jakichś wielkich cudów, nie czyni jakichś spektakularnych rzeczy, które mogą pociągać, zainspirować, pokazać Bożą przemoc. Ale głosi. I to samo w dzisiejszej Ewangelii. Słowo będzie kluczem w zrozumieniu orędzia Jezusa. Żaden znak nie zostanie dany. Żaden cud. A może byśmy chcieli zobaczyć jakieś cuda? Żeby siostra Faustyna pokazała jakieś niestworzone rzeczy, żebyśmy mogli się zachwycić, zainspirować. A ona dzisiaj po raz kolejny wskazuje nam na ubóstwo dzienniczka, ubóstwo słowa. I po raz kolejny chce nam pokazać, że kluczem jest odkrycie tego słowa. Myślę, że w pierwszym takim elemencie mamy się nauczyć tego, żeby uczyć się słuchać. Słuchać orędzia płynącego z dzienniczka, uczyć się słuchać orędzia płynącego z objawienia, ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego.
bo tak nam brak dzisiaj umiejętności słuchania się w drugiego człowieka. Ja tego doświadczyłem osobiście bardzo mocno w swoim życiu. Będąc na ten czas młodym księdzem, byłem na przystanku Jezus, przez lata jeździłem na przystanek Jezus, to taka inicjatywa do wszystkich, którzy przyjeżdżają na Woodstock, aby tam bawić się, słuchać muzyki, czasem też sięgnąć po alkohol, po jakieś inne używki. I to jest duża impreza, duże zgromadzenie ludzi. Czasem jest tam 300 tysięcy, czasem 500 tysięcy ludzi. I my, jako przystanek Jezus, jeździmy tam już od lat po to, żeby ci, którzy przyjeżdżają dokonać różnych zawodów, mieli jeszcze jedną szansę. Spotkać Jezusa i usłyszeć o Jezusie. I mając, nie pamiętam, czy babka państwa, czy będąc prezbiterem, przyszedł pewien młody człowiek, mniej więcej wtedy w moim wieku, i zaczął rozmawiać, mówi, że przyszedł pogadać, ale od razu z góry mówi, że on jest wierzący, ale nie praktykujący. No i więc wywołała się dyskusja, mówię, że to trochę nie ma sensu, jestem nudystą, ale też nie praktykuję. No i od tego zaczęliśmy rozmawiać, że mówię, nie można być wierzącym, nie praktykującym. Około 30-40 minut dyskusji, po której on taki sfrustrowany wstał i powiedział: dobra, udowodniłeś mi, że jestem niewierzący. I co z tego? Odwrócił się na pięcie i poszedł. I ja zostałem z tym pytaniem. I dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że miał rację. I co z tego? Czy to, że udowodniłem mu, że jest niewierzący, czy sprawiło, że odkrył Jezusa? Że wszedł w głębszą relację z Nim? Że spotkał miłosierdzie? Że popatrzył na swoje życie z innej perspektywy? Czy doświadczył tego, że nie był wysłuchany, nie był uszanowany i odszedł, może po raz kolejny gdzieś doświadczając jakiejś formy krzywdy we wspólnocie Kościoła, czy od wspólnoty Kościoła. To spotkanie mnie bardzo dużo nauczyło, jak ważna jest umiejętność słuchania. Pamiętam spotkanie za jakieś 3-4 lata też na Woodstocku. Bardzo podobna sytuacja. Ten człowiek, z którym rozmawiałem, pracował w banku, opowiadał potem o swojej historii i zaczęło się od tego, że on czasem wierzy, czasem nie, w sumie to nie jest w stanie się określić, ale zasadniczo nie praktykuje w ogóle. I rozpoczęła się rozmowa, dyskusja o Kościele i on opowiadał o wszystkich zarzutach, wyprach krzyżowych, przez inkwizycję, przez wszystkie możliwe zło, którego Kościół się dopełnił w przeciągu lat, w przeciągu wieków. Jego starałem się słuchać, zrozumieć, pytać, gdzie to przeczytał. Po jakiejś godzinie mu się znudziło. A potem zaczął trochę opowiadać o sobie. A potem, po drugiej godzinie, zaczął opowiadać bardzo głęboką i trudną historię swojego życia, która między innymi obejmowała to, że jego ojciec ich zostawił, a potem musiał organizować pogrzeb ojca, bo przyszli policjanci, powiedzieli, że jako bezdomny gdzieś na ulicy zamarł pod wpływem alkoholu. I opowiadał o trudzie, który wtedy miał. Opowiadał, że jedyne dobre doświadczenie jego z Kościołem było wtedy, kiedy przeżywał rekolekcje szkolne i prowadził mnie jakiś jezuita. Nie pamiętał ani jego imienia, ani skąd był, ale pamiętał, że przez pół godziny ktoś go w końcu wysłuchał w życiu. I po 3 godzinach takiej rozmowy, dyskusji on odchodził. Nie wiem, czy doświadczył jej głęboko miłosierdzia, ale powiedział na koniec: dzięki. Ktoś mnie w końcu wysłuchał. Ktoś mnie w końcu wysłuchał. I tak sobie świadomuję, jak ważne jest to słuchanie w relacji do Boga, w relacji do drugiego człowieka, ale jakby to słuchanie zakłada też to, że jest we mnie otwartość, że jest we mnie jakaś forma pustki,
przestrzeni, gdzie ten Bóg będzie mógł wejść i mówić, gdzie będzie mógł zamieszkać. I kiedy przeglądałem dzienniczek siostry Faustyny, przygotowując tą konferencję, to kazanie, to zobaczyłem, jak w wielu momentach Faustyna, czy to będąc w nowicjacie, czy już po ślubach, przyzywała Ducha Świętego aktami strzelistymi. Duchu Święty, mój bracie, przyjdź i oświeć mnie. Wypisałem sobie jeden z nich. Jakby ona zakładała, że jest pusta i potrzebuje światła. Potrzebuje Bożej obecności, potrzebuje Bożego prowadzenia. Myślę, że to jest trzecia lekcja tych rekolekcji. Żebyśmy stawali się puści. Zobaczcie, kiedy człowiek wyłącza telewizor, przestaje rozmawiać z drugim człowiekiem, wyłącza radio, przestaje ciągle sięgać do lodóweczki, chodzić na długie zakupy, konsumować, siadać. To czegoś mu brakuje. Robi się pusty. I robi się przestrzeń na Boże działanie w naszym życiu i w naszym wnętrzu. I szukałem jakiejś osoby, jakiegoś przykładu, jakiejś historii, która by to wszystko spinała w jedno doświadczenie. Niestety nie udało mi się połączyć tych trzech dni trzema Francuzami. Dziś będzie Polak. Niesamowity człowiek, urodzony w połowie lat 50. Pan Roman Kluska, urodzony bodajże w 54 roku. Polski biznesmen, założyciel Optimusa w latach 90. Jeden z najbogatszych Polaków w swoim czasie. On opowiadał w swojej historii, że wielokrotnie był, jakby miał takie doświadczenie bycia człowiekiem wierzącym, praktykującym jeszcze w latach 80., chodzącym do kościoła, przyjmującym Komunię Świętą, ale to było bez jakiegoś pogłębienia, bez przekonania, bez wejścia na jakąś konkretną drogę Bożego prowadzenia. I mówi, był taki moment, kiedy właściwie mógł sobie pozwolić na wszystko. Kiedy Optimus, kiedy przestrzenie medialne, które zakładał, bardzo prężnie się rozwijały w latach 90., mógł sobie pozwolić na dom w górach, jacht nad morzem, wyjazd właściwie w każdą przestrzeń świata. Brakowało mu jednej rzeczy. Brakowało mu czasu na to, żeby faktycznie tym się ucieszyć i faktycznie znaleźć czas na rodzinę, na inne przestrzenie swojego życia. Momentem, kiedy coś zaczęło się zmieniać, była sytuacja, kiedy uszkodził nogę podczas wyjazdu na narty i przez pewien czas nie mógł w ogóle się ruszyć z łóżka, a miał takie poczucie, że ciągle musiał coś czytać, ciągle musiał coś analizować, ciągle musiał się czymś zajmować. I jedyne, co leżało koło jego łóżka, to książka, którą czytała jego żona. O dziwo, myślę, że tylko o tym nie zadziwił, był to dzienniczek siostry Faustyny. Przeczytał go właściwie w jedną noc i trochę dnia. Był zadziwiony. Mówi, dla niego, jako człowieka pracującego w korporacji, prezesa dużej firmy, kiedy czytał jakieś teksty, to kluczem było jedno. Czy one nie są wewnętrznie sprzeczne? Mówi, jeżeli ktoś coś oszukiwał, to nie był w stanie napisać długiego tekstu, dużego raportu, w którym nie byłoby sprzeczności. Mówi, zadziwił się, bo przeczytał bardzo szybko ten dzienniczek i zrozumiał, że tam nie ma żadnej sprzeczności. I nie jest możliwe, żeby kobieta, która skończyła trzy klasy szkoły podstawowej, wymyśliła takie opowiadanie, taką historię, która gdzieś wewnętrznie nie byłaby sprzeczna. To zmienia trochę jego postrzeganie życia, codzienności. Rozdaje ten dzienniczek wielu ludziom. Sam gdzieś wchodzi w głębszą relację z Bogiem, z Jezusem. I takim momentem, kiedy został całkowicie pusty, był rok 2002. Kiedy w wyniku, nie będę całej historii opowiadał, w wyniku zbiegu różnych okoliczności, w
wrócił z delegacji, położył się spać i w środku nocy przyjeżdża policja. Aresztuje go, zawozi do więzienia, czy do aresztu, zamykają całe jego mienie. Mówi, nie może się do nikogo dodzwonić, ani do prawników, ani do żony. Właściwie nie wie, co się dzieje, nie są mu przedstawione żadne zarzuty. I mówi, spędza całą noc, potem cały dzień, znowu noc w celi więziennej. Najpierw sam, potem z trzema innymi więźniami. I mówi, człowiek, który miał wszystko. Nagle mówi, zorientowałem się, że jestem całkowicie pusty. Że jestem całkowicie pusty. I jedyne, co powtarzał, to Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. I wspominał dzienniczek, wspominał to orędzie. I tak sobie pomyślałem, że to jest dokładnie to doświadczenie Faustyny, która staje się pusta, otwarta na Boże działanie, otwarta na Ducha Świętego, który w niej mieszka. I tak samo Pana Mankowska. Potem został oczyszczony z wszystkich zarzutów. Nie będę opowiadał całej jego historii. Zachęcam, żeby gdzieś poszukać. Z tego, co wiem, jest też dobroczyńcą dla sióstr, szczególnie dla Krakowa, dla tego sanktuarium. I też promuje bardzo mocno dzienniczek siostry Faustyny. Opowiada o nim w wielu miejscach, ale też opowiada, jak to doświadczenie tego więzienia sprawiło, że stała się w nim pustka, dzięki której mógł się głębiej otworzyć na Boże działanie. I siebie i Was zapraszam w tym trzecim dniu rekolekcji, żebyśmy po tym doświadczeniu Bożej miłości, nigdy wcześniej, Jan od Krzyża mówił, kiedy możemy mówić o wewnętrznych oczyszczeniach, kiedy możemy zacząć mówić o grzechu, dopiero po doświadczeniu Bożej miłości, nigdy wcześniej. Po doświadczeniu Bożej miłości, po skonfrontowaniu się z własną grzesznością, pójdźmy, zróbmy trzeci krok. Otwarcie na relację z Duchem, przez to, żebyśmy stawali się puści, aby On mógł nas wypełniać, aby On mógł mieszkać gdzieś w głębi naszego serca. I tak pomyślałem, że takim zebraniem tego Duchu Świętym to jest to doświadczenie, w którym, które przyniósł wielki orędownik Bożego Miłosierdzia, Jan Paweł II w 79 roku. Kiedy 2 czerwca przyleciał do Polski na pielgrzymkę, na te 9 dni, które zmieniły świat, to przyjechał do kraju, który w jakimś sensie był wewnętrznie pusty. Pusty, bo naprawdę na półkach podobno nic nie było. Ja się urodziłem już po 79 roku, ale rodzice mi często opowiadali, że na półkach nic nie było. Ale też pusty, bo władza właściwie nie wiedziała, w którą stronę ma prowadzić ten kraj. Jak mamy realizować naszą codzienność. Było dużo trudu, dużo bólu. I w tą pustkę Jan Paweł II przyniósł jedną rzecz. Nadzieję płynącą z Boga i głęboką modlitwę do Ducha Świętego, która gdzieś rozbrzmiała na tym Placu Zwycięstwa w czerwcu, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w czerwcu 79 roku. I wypełniła ten kraj. I wypełniła serca stojących tam ludzi tak głęboko, że za niespełna rok wybucha cała inicjatywa Solidarności. Że ten kraj się zmienia, że dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, ale też podejście ludzi wzajemnie do siebie zaczęło się zmieniać. Zapraszam siebie i Was, na to się nie zabrzmi, do pustki i do zgody na to, że Bóg będzie działał tak, jak będzie chciał. Czasem w ubóstwie słowa, czasem w tym, że czegoś nam zabraknie, czasem w tym, że pojawi się próżnia, pustka, bo kogoś z bliskich zabraknie. Czasem w tym, że zabraknie nam zdrowia, albo zabraknie nam jakiejś relacji, zabraknie nam czegoś materialnie. I to będzie przestrzeń, w której będziemy mogli głębiej, mocniej otworzyć się na tą trzecią relację z Duchem Świętym,
a przez to głębiej żyć z Bogiem w codzienności. Tego sobie i Wam życzę na dziś i na każdy dzień naszego życia. Amen. Panie Boże.